drodzy bracia w kapłaństwie, księdzem kanonikiem, proboszczem dziekanem, pierwne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, droga młodzież, ksiądz proboszcz na początku dzisiejszej uroczystości wspomniał, że ta świątynia jest mi znana, bo tutaj byłem chociażby z okazji 800-lecia tej parafii, co jest prawdą. Ale prawdą jest to, że po raz pierwszy tę świątynię poznałem 7 lat temu, kiedy jeszcze byłem arcybiskupem metropolitą łódzkim. I kiedy przybyłem tutaj, niemal dokładnie 7 lat temu, w lipcu 2016 roku, wygłosić katechezę dla młodzieży, katechezę, która stanowiła część przygotowań już bezpośrednich, a właściwie już świętowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w tamtym czasie. I to jest moje pierwsze skojarzenie z tą świątynią. I wyobrażacie sobie, zwłaszcza wy, drogie dziewczęta i chłopcy, kiedy na was patrzę, że wracają wspomnienia pięknego spotkania z młodymi. Zapadło mi to głęboko w pamięci, chociaż nie pamiętam, z jakich stron była ta młodzież, z jakich stron Polski. Ale to było piękne spotkanie. I mam nadzieję, że takich spotkań będzie też trochę. I to już niedługo. Najpierw w Porto, które jest miastem goszczącym młodzież archidiecezji krakowskiej, a potem już w samej Lizbonie. Tak też się złożyło, że dzisiejsza Ewangelia przypadająca na Wigilię święta świętego Jana Chrzciciela stanowi wspaniałe wprowadzenie w to, co będzie przesłaniem głównym Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Rozważanie tajemnicy Matki Bożej, która niesie już w sobie pod sercem właśnie poczętego małego Jezusa, by spotkać się z Elżbietą i wspólnie wysławiać wielkie dzieła Boże. Bo wrócimy tutaj do tego, co słyszeliśmy w Ewangelii. Treść orędzia, jakie usłyszał Zachariasz w świątyni pańskiej z ust anioła Gabriela. Nie bój się, Zachariasz. Twoja prośba zostanie wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. To treść orędzia, który usłyszał Zachariasz. I pół roku później ten sam anioł Gabriel udaje się z nowym orędziem, tym razem do małego miasteczka w Galilei, do Nazaret, tam, gdzie mieszkała Najświętsza Maria Panna. I kieruje do niej orędzie, co do formy bardzo bliskie temu, co usłyszał Zachariasz. Co do treści, mówiące znowu o wielkich dziełach Bożych, które Pan Bóg chce przez człowieka dokonać.
Anioł rzekł do niej: nie bój się, Maria, znowu wraca to zawołanie, nie bój się. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan mu da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I reakcje na te orędzie. Najpierw reakcja Zachariasza. Pewna wątpliwość. Rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Ja jestem już stary, a moja żona już jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Miała być to wieść, która wzbudzi radość w sercu Zachariasza. A tymczasem Zachariasz wątpi. Nie staje się uczestnikiem radości, która mogłaby być jego udziałem. I co więcej, jest ukarany przez Boga. Przez pół roku, przez 3 miesiące jeszcze, aż do chwili, przez 9 miesięcy, bo to było na początku, przez 9 miesięcy nie będzie mógł mówić. Bóg odjął mu zdolność porozumiewania się z innymi. I w zasadzie kontrastu reakcja Marii. Reakcja, którą można by nazwać rozumną wiarą. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Nie wątpi, że to się stanie. Jeżeli Bóg chce czegoś dokonać, to tak się stanie. Maria, nie masz do tego wątpliwości. Natomiast chce wiedzieć, jak to się dokona w niej. W jaki sposób już konkretnie ma okazać posłuszeństwo Bożym wyrokom. Bo chce w sposób świadomy, dobrowolny uczestniczyć w tym, czego Pan Bóg od niej oczekuje. Na tym polega właśnie rozumna wiara, nie ślepa. Nie, jest to wiara, która stawia pytania po to, aby jeszcze bardziej ściśle złączyć się z zamiarami Najwyższego Boga. I dlatego anioł jej odpowiedział w ten sposób: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I ostateczna odpowiedź Marii: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. I trzeci element tych wydarzeń. Dalsze kroki
które podjął z jednej strony Zachariasz, a z drugiej strony Maria Panna. Zachariasz dawał im, innym ludziom znaki i pozostawał niemy. Nie było już pewnego porozumienia, możliwości porozumiewania się z innymi. Z kolei ta jego szczególna niezdolność do mówienia była dla tych innych, łącznie ze Elżbietą, znakami, że coś musiało się radykalnego dokonać w życiu Zachariasza, skoro tak nagle, z minuty na minutę niemal przestał mówić. A gdy chodzi o Marię, wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Pozdrowiła. Ona mogła mówić. Mogła mówić językiem radości, mając świadomość wielkich rzeczy, które dokonał i w Elżbiecie, i w niej sam Bóg. Właśnie dlatego, że uwierzyła, mogła podjąć ten szczególny dialog z Elżbietą. Dialog, ponieważ Elżbieta też, pełna zachwytu, zwróciła się do Matki Najświętszej z następującym stwierdzeniem. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I z kolei ta reakcja Marii, która mówi językiem miłości, radości i uniżenia z jednej strony wobec Boga, wysławiania Go, a jednocześnie radości, że poprzez nią Bóg pokazał swoje miłosierdzie całemu narodowi, a jeszcze szerzej całemu światu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem błogosławić nie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmoc. Te dwa wydarzenia Zachariasza i Marii tak wiele mówią nam na temat tego, czym jest wiara, czym jest przyjęcie orędzia Bożego, zwłaszcza wtedy, kiedy to orędzie nas może zaskoczyć. Kiedy wykracza poza normalne porządki ludzkiego życia. Kiedy Bóg chce poprzez nas i w nas dokonać rzeczywiście wielkich rzeczy. Można to zwątpić. Ale konsekwencją tego będzie z kolei to, że się będzie niemy wobec świata. I nic światu nie będzie można powiedzieć o wielkości Boga i Jego cudach. Ten świat oczywiście dowie się o Bogu poprzez innych ludzi, chociażby poprzez to, że Elżbieta poczęła dziecko w sytuacji, kiedy normalnie to już nie jest możliwe. I że dla wielu to będzie jakimś szczególnym znakiem. Ale Zachariasz, który nie uwierzył, już Boga wysławiać nie mógł. Ani także wchodzić w relacje z innymi, by głosić wielkie dzieła Boże. I w konfrontacji na drugim biegunie
tego, co pokazał sobą Zachariasz, staje Najświętsza Maria Panna. Uwierzyła. Uwierzyła w całej swojej pokorze najpierw to, że Bóg chce się nią posłużyć. I jest gotowa, by to zrobić. Jej pytanie ogranicza się tylko do tego i aż do tego, co zrobić, żeby w niczym nie uchybić Panu Bogu. Żeby w pełni te, On sobie tego życzy od niej, urzeczywistnić Jego wielkie plany zbawienia. I dlatego wysławia Boga. I dlatego budzi podziw. I to słowo, i to błogosławieństwo, które wypowiada nad nią Elżbieta. Błogosławionaś, żeś uwierzyła. Uwierzyłaś, przyszłaś do mnie i jednocześnie samym swoim przybyciem sprawiłaś, że dzieciątko poruszyło się w moim łonie, bo Twoja błogosławiona obecność daje innym radość, daje pełnię życia. Tak jest każdy, kto wierzy w Boga i który tą wiarą umie dzielić się poprzez samą swoją radosną obecność i gotowość słyszenia innym. Tak tworzy się Kościół też. Tak się rozwija. Jeśli Maria mówi w swoim hymnie Magnificat, że odtąd będą mnie wysławiać wszystkie narody, to jest to najpierw stwierdzenie faktu, głęboko wpisanego w dzieje Kościoła trwającego już prawie 2000 lat. Kolejne pokolenia córek i synów Kościoła, pełne podziwu, wpatrują się w Marię i ją błogosławią. I ją wysławiają. I od niej uczą się, co znaczy właśnie tak wierzyć. A poprzez to właśnie tak głosić Ewangelię całemu stworzeniu. Jak zatem budować Kościół i skuteczność jego orędzia wobec wszystkich. Powiedziała Maria w swoim Magnificat. Bóg wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. I stąd ona wielbi, stąd jej dusza wielbi Pana. I poprzez tę postawę uniżenia, poprzez to, że powiedziała, oto ja służebnica Pańska, Maria wskazała jeszcze na jeden bardzo ważny moment naszej wiary, który jakżeż wspaniale wybrzmiał w ustach patrona dzisiejszego dnia i dzisiejszego jutrzejszego, świętego Jana Chrzciciela. Był, stanął z woli Boga na granicy Starego i Nowego Przymierza. Podejmował dzieło proroków Eliasza, Jeremiasza, tych Bożych gwałtowników, którzy mieli zawsze odwagę mówić prawdę w oczy innym ludziom, nawet jeśli ta prawda dla nich była trudna do przyjęcia. Ale prawda, prawda wzywająca do uznania własnych win i nawrócenia. Pan Jezus swojej działalności, jak wiemy, nie był taki twardy. Czasem oczywiście zdarzało się, że w sposób jednoznaczny potępiał zwłaszcza postawę pełną zakłamania faryzeuszy i uczonych w piśmie, dla których przepis prawa był ważniejszy niż dobro, które nam
należało pełnić. Ale przede wszystkim Pan Jezus pochylał się pełen współczucia nad ludzką biedą. Tu zaznaczała się jakaś różnica między nimi. I tę różnicę Jan wyczuwał. Skoro pewnego dnia wysłał do Pana Jezusa swoich uczniów, by zapytać, czy ty jesteś tym, którego oczekujemy, Mesjaszem Pańskim, czy kogoś innego mamy się spodziewać. Ale kiedy uczniowie mu powiedzieli o wspaniałych rzeczach, które dzieją się poprzez nauczanie, poprzez cuda Chrystusa, stwierdził, i to jest właśnie to przejmujące, potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszam. To o Chrystusa chodzi. To o Niego, by panował jako jedyny Pan, najwyższy Król ludzkimi sercami. Nie o mnie. Ja muszę usunąć się w cień. Ja muszę przyczyniać się tylko i aż do tego, by wzrastało Jego Królestwo. I to jest właśnie to, moi drodzy, co jest tak niezmiernie ważne w doświadczeniu wiary. Tu nie o nas przede wszystkim chodzi. Naturalnie mamy Boga wystawiać i dziękować Mu za łaskę wiary, bo łaska jest, bo wiara jest łaską. Ale głównie chodzi o to, aby On w nas panował. Aby On w nas każdego dnia stawał się coraz większy. I żeby nasze ja, niekiedy tak bardzo zapatrzone w siebie, tak egoistyczne, wyciszało się. Bo otwierać się na Chrystusa, troszczyć się o to, aby On stawał się coraz większy, w gruncie rzeczy znaczy, żeby w nas i poprzez nas coraz większa, coraz bardziej czytelna i piękna była ta miłość, którą On nas chce przeniknąć, przemienić, zbawić. I stąd ta cześć nasza i najwyższa uwaga, kiedy słuchamy Bożego Słowa. I stąd też nasza wdzięczność wobec Niego, który tak się uniżył, że stał się eucharystycznym chlebem. Po to, abyśmy my, pożywając Jego ciało, stawali się jak najbardziej czytelnym dla całego świata znakiem Jego nieskończonej miłości.